Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Wiesława. Jest godzina 12, jak co dzień czeka na was odcinek kolejny ze stałej serii przygód Wiesława. Moi kochani, udajemy się do wsi Sztygary. Dzisiaj zakończymy wątek fabularny w Vejlen i zostanie nam już tylko eksploracja, więc nie wiem ile będzie odcinek trwał, ale na pewno zrobimy sobie całą fabułę. Sprawdzę tylko, czy mamy... Nie mamy nic, więc wymedytujemy się godzinkę. Nas Baron przetrzymał, przegadał i wszystkie nasze odwary poginęły. Ojojoj, nie ten. Aha, muszę przemedytować trochę dłużej, bo te odwary trochę dłużej działają. Potrzebujemy ten, tak, wyssanie życia, ten na wykonywanie regeneruje żywotność i ten równa maksymalnej, okej. Okay. No i znowu nam zginęły te bonusy od broni. Nie wiem dlaczego. Tu coś leży jakieś martwe. Jaka znowu mara? Co ty pleciesz? Koń, wielki, upiorny. Ludziska poszaleli, do gardeł się sobie rzucili. Sąsiad czy dziecko, wszystkich mordowali. To duch tego lasu. Mści się na tych, którzy chcieli jego zguby i zsyła na ludzi szaleństwo. Geralt, dobrze, żeś przyszedł. Bo nie mogę tu z nimi dojść do ładu. Trzeba będzie ich porządnie batem oćwiczyć. Panie, tak samo i oni mówili o tej marze, znaczy się, że zły duch lasu. Kto niby mówił? Łowcy czarownic, dopiero co tu byli. Do wioski na bagnach szli. Jakaś dziewucha ich prowadziła, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. No i tutaj jest taka niespodzianka. Chce się przygotować, idziecie sobie robić zadania, wracacie, a jego już nie ma. Zaraz zbiorę moich ludzi. No zobaczymy, ile Baron ma tych ludzi. Musimy przedrzeć się przez te bagna do tych przeklętych wiedźm. A łowcy czarownic z jakąś córką, z jakąś dziewczyną szukającą matki, to chyba macie już w głowie jasną odpowiedź, że to jest ta Mara, która razem z łowcami czarownic przybyła. Długo sam się przekonasz, że wieźmy istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Przybyła z łowcami czarownic uratować mamusię. Zawsze taka była. Ale masz rycerzy. 5. A żeś armię zebrał, baronie. Jak na wojnę, normalnie. No, w każdym razie, jak widzicie, Mara okazała się nie być zbyt dobrą Marą, jak nam mówiła. Wytłukła całą wioskę. Spaliła wszystko, co mogła. No i jak to bywa w życiu? Dobrze się to nie skończyło dla nas. No, dla wioski dobrze się to nie skończyło. Wiedźmy też są złe. Więc generalnie w tym wariancie rozwiązania... Zresztą nie będę teraz spoilerował. Powiem wam na koniec o co kaman. Wiecie już, że pierwszym negatywnym efektem było to, że... że Mara na koniu zemściła się na wiosce swojej. Ostro było. Mutageny, nie mózgi, mutageny, nie ma. Raz sobie poradziliśmy, ale kto wie, co tam siedzi w głębi. Co to? Strach cię obleciał? Ciebie? Silnego Berta? Co? Nie, strach? A w życiu? No, panowie, idziemy, żwawo, żwawo! Pokażemy tym potworom, kto tu rządzi. Strasznie żwawo idziecie. No! Zgnilec, uciekać! I zgnilec następny, nie, utopiec. Baba wodna, co nam może zrobić? Jeszcze jeden zgnilec. Dlaczego go nie bijecie? Ten baron to też jakaś popierdółka.
Dobra, dobijcie już go. Okej, okay, a ja tu sobie zbiorę mutageny. Nie ma mutagenów. Jak się baba za dużo pije, to się z taką zmienia. Dlatego nigdy babą wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko do dna. Dobre, co? Jak się baba wódki opije, to się zmienia w babę wodną. No i docieramy do sierocińca na krzywuchowych moczarach, a tutaj jest jakaś zadyma. Chłopcy czarownic przybyli. Co tu robisz? Potem porozmawiamy. I co, pasku? Dokładnie, potem pogadamy. Na razie to musimy zrobić z wami porządek. Wiedźmin, zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła! Chodź, niechże cię uściska! Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Twoje będzie. Zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić, albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Po to tu jestem. Straciłem 5 ludzi. I nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! To jest dla mnie też nowy etap, bo kompletnie inaczej to za pierwszym razem wyglądało, jak zabiłem to drzewo. Zostaw. Tutaj! Wiedźmy za to, że nie mogły sobie zjeść dzieciątek, ukarały Tamarę, znaczy matkę Tamary Annę. I zamieniły ją w takie śliczności. Tak jak w życiu, coś kosztem czegoś, uratowaliśmy dzieciątka, ale Anna stała się potworem. Mamo? To naprawdę ona? Nie, to nieużliwe. Coś na pewno da się z tym zrobić. Wiedźminie! Oho.
Przygotujcie się. Idzie coś jeszcze. Co to było? Może wilki. Nie brzmiało jak... Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Przygotujcie się dokładnie, ja też sekwena założę. Jeszcze gdzieś? Śmierdzisz strachem, zepsułeś posiłek. Jest, moi drodzy, mieczyk się naładował, ale jaja. Dobra, jeszcze... Kurwa. Tego biesa to my... Ej, dlaczego on na mnie się przygląda? Krytyk za 8, za 7, za 13. Dobra, poszedł pies. Co to było? To był pies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało! Nie wystarczy im to, co jej zrobiły! Nie gadaj, podobna nawet jesteś do niej. To strasznie ma cycki obwisłe. Rzeczach, powiedz, co jej jest. Nie wyglądała tak w tym moim ostatnim. Wiedźmy musiały rzucić na nim jakiś mur. Jesteś w stanie go zdjąć? Nie, dopóki nie dowiem się, co to jest. Na pewno nie mieszkała tu sama. Może ktoś jeszcze tu jest, może ktoś coś widział. Może Janek. To? Jasiek. Mieszka na moczarach, wiem, że czasem się tu kręci. Mógł coś zauważyć. Chodźmy po nim. Nie lubi obcych, lepiej pójdę sam. Zaczekajcie tutaj. Okej. Tylko zanim to, gdzie jest ten pies? Halo? Gdzie ten pies leży? Chciałem go... opróżnić. No i nie ma piesa. Dobra, może coś po nim zostało, tylko jakieś resztki. W każdym razie na minimapie nie było żadnej informacji o następnych trupach. Więc idziemy szukać Janka. Za mało. No szkoda, że nie dają tego, co bym chciał. O, ale jest następny. 7, 8, za mało. Ale tam coś jeszcze jest. Stara. 9, nie. Niestety baba wodna mnie chlapnęła, no. Siakrę. Musimy odskoczyć troszeczkę, ale już i tak nie naładujemy naszego mieczyka. Co za jakiś potwór. Janek! Janek! Tu go nie ma. Stało się coś niedobrego. Rozejrzyj się, może gdzieś się schował. To nie jest dobrze, zgubiliśmy Janka, moi kochani. A to nie jest dobre. Powiem wam szczerze, że... tego za pierwszym razem nie robiłem, dlatego czuję się podjarany. Bo nie zdejmowałem klątwy z tej pięknej cycatej. Obity. Świeże ślady. Janek tędy uciekał. Okej. Kurwa, co to? Janek, obudź się. Co? Kto? Wiedźminie, aleś mnie wystraszył. Już myślałem, że to te wstrętne baby. Zabiłem kilka przy twoim legowisku. Wiedźmy je nasłały za karę. Naraziłeś się wiedźmom?
Sprzeciwiłem się im, a one nie lubią, żeby im się sprzeciwić. Co takiego zrobiłeś? Wstawiłem się za babcią. Zawsze była dobra dla dzieci, a bez nich umarłyby tu z nudów. Prosiłem wiedźmy, żeby nie robiły babci krzywdy, ale były złe, że nie upilnowała dzieci. Czyli widziałeś, co stało się z babcią? Niechcący wsypała sobie mak do popiołu, to przyszedłem pomóc jej go oddzielić. Matka natura dała mi małe ręce, to jest mi łatwiej. Przebieramy, pracujemy, babcia coś tam pleci i nagle jak nie wrzaśnie. Znamie na jej ręce zaczęło świecić i krzyknęła, żebym się schował. Wlazłem do kufra i mgnienie oka później weszły wiedźmy. Przątka odcięła babci pukiel włosów. Powiedziała, że to kara za dzieci. A potem wszystkie zeszły na dół, przez drzwi w podłodze. Po co przątka odcięła babci włosy? Nie wiesz? Wiedźmy zabierają ludziom uszy, żeby wszystko słyszeć. I włosy, żeby mieć władzę nad ludzkim życiem. Czasem splatają z nich dziwne sznurki, a czasem zabierają je na dół. No ciekawie się to zapowiada. Czy ja ci wyglądam na głupka? Wyglądasz na kogoś ciekawskiego. Moja ciekawość kończy się tam, gdzie zaczyna się głupota. Siedziałeś w tej skrzyni, dopóki wiedźmy nie odeszły? Taki miałem zamiar. Siedź cicho, mówiłem sobie, aż pójdą, ani drgnij. Ale nagle babcia runęła na ziemię jak długa. Zaczęła wrzeszczeć i rwać włosy z głowy. Nie wiedziałem, co robić. Wylazłem z kufra. Chciałem jej dać te ziółka, którymi leczyła dzieci. Ale ona nie była już sobą, tylko potworzycą. Dałeś jej tych ziółek? Nie zdążyłem, bo wiedźmy wróciły. Padłem na kolana i błagałem, żeby jej darowały, ale kuchta powiedziała. Chłopczyk był niegrzeczny. Nie wolno mówić nie. Gdy siostry chcą, tak. A szepciucha na to. Uciekaj, maleńki, póki ci nogi nie przegniły. I wszystkie zaczęły się śmiać, a ja w nogi. Chyba możesz mówić o szczęściu. Udało ci się uciec. No, ale teraz muszę się chować i mogę zapomnieć o mojej przytulnej norce. Jak teraz będą chciały mnie dorwać, to właśnie tam zaczną poszukiwania. Może spróbuj gdzieś głębiej, na bagnach. Chyba tak zrobię. A ty co zamierzasz? Wygląda na to, że klucz do tego, co stało się z Anną, kryje się tam, w piwnicy. Pomożesz jej? Spróbuję, może jeszcze nie jest za późno. Dzięki za pomoc i powodzenia. Wzajemnie. Jakbyś spotkał jeszcze po drodze jakieś wodne baby, możesz im nakopać w moim imieniu. Się wie, chłopie. Się wie. Ślepego o drogę nie musisz pytać. Zrobię to dla ciebie. Przy okazji dziabniemy jakąś łańkę. Dla treningu. Jest ten trup biesa. Powiem wam, że jak za pierwszym razem grałem, to ten baron mi tutaj uciekł. Dobra, później wam powiem. Dowiedziałeś się czegoś? Jest tak, jak myślałem. Wiedźmy prawdopodobnie rzuciły klątwę na twoją matkę. Odcięły jej pukiel włosów, a potem zeszły do ukrytego pomieszczenia pod podłogą. W takim razie nie ma co zwlekać. Chodźmy. Pójdę przodem. Zawołam się, jeśli trafię na coś ciekawego. Niech będzie. Chodźmy. Zatem, moi drodzy, było tak, że ten baron jak tu przyszedł sam, a ja tu chciałem zobaczyć, czy może on sam tutaj doszedł, to ja tego biesa spotkałem gdzieś za chatą. Był zbugowany w ogóle. Stał, nic nie robił. Stłukłem go po prostu na stojaka i tyle było. Ale teraz widzę, go nie ma. No okej, tu już byliśmy. Jeśli pamiętacie, tu już eksplorację szczeliliśmy. Ale nie wszystko. W takim razie... zbadaliśmy. Tu jest jakaś jaskinia.
Gdzie tu jest jaskini? Ja tu nie widzę żadnej jaskini. Nie. Na wieczny ogień. Nigdy nie widziałem aż tylu naraz. Wiesz co to jest? Wygląda dość paskudnie. To jedna z praktyk czarnej magii. Czarownicy zaklinają lalki, żeby zyskać nad kimś władzę. Wplatają w nie ludzkie włosy. Czyli możemy uwolnić Annę, posługując się lalką, która ją przedstawia? To jedyny sposób, ale bardzo ryzykowny. Widzisz te przedmioty wplecione w lalki? Każdy symbolizuje osobę, którą wyobraża lalka. Musimy znaleźć tę, która oznacza Annę, i wynieść ją stąd. Zaczyna się tak zwane zgaduj zgadula. Skąd tyle o tym wiesz? Z ksiąg czarnej magii. Kiedyś po prostu je paliliśmy, a ostatnio doszliśmy do wniosku, że warto je najpierw przeczytać. Zatruwacie sobie umysły gusłami? I czarną magią? A co na to hierarcha? Spotkałeś go kiedyś osobiście? Nie. Ja też nie. Skoro to ryzykowne, to rozumiem, że lepiej będzie wybrać właściwy przedmiot za pierwszym razem. Ja się tego nie podejmę. Nie znam Anny. Ty dowiedziałeś się o niej więcej. Łatwiej ci będzie podjąć decyzję. No to przyjrzyjmy się tym lalkom. No i teraz nie wiem, czy... Lalka z czerwonym koralikiem, z ptasimi piórami, fioletowa malwa, ludzkie ucho. Wydaje mi się, moi drodzy, że ja tutaj chwilkę przemyśleć, bo jak naciśniemy nie tą, będzie problem, będzie buba. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że koralika nigdzie nie była, ptasie pióra nie pasują, ludzkie ucho, no to nie miała odciętego ucha, a ta malwa, te kwiaty bardziej pasują, bo ona miała ten ogród swój, nie, z tymi kwiatami. Nie wiem, czy to już jest wybór, czy tylko oglądanie lalki. To ciekawe. Lalka z jakimś kwiatkiem, a co w tym ciekawego? To nie jest jakiś kwiatek, tylko fioletowa malwa. Baron mówił mi kiedyś, że to ulubiony kwiat Anny. Myślisz, że to właściwa lalka? Ja bym tak obstawiał, bo... Jestem tego pewien. Ucha nie miała obciętego. A ten kwiat jest dość charakterystyczny. Szybko, na zewnątrz! Ten kwiat jest dość charakterystyczny. Memo, wróciłaś. Udało się. Teraz już wszystko będzie dobrze. Kochanie, ja umieram. Ona majaczy. Nie wie, co się dzieje. Jesteś jeszcze słaba, musisz odpocząć. Nie, nie. Posłuchajcie. Wiedźmy. Do końca miałam być potworem. Odczarowaliście mnie. Teraz muszę odejść. Wiedźminie! O czym ona mówi? Wiedźmy nas przechytrzyły. Tej klątwy nie dało się zdjąć. Przynajmniej nie w taki sposób, żeby Anna przeżyła. Możliwe było tylko jej chwilowe przerwanie, ale koniec końców i tak się musi dopełnić. Co? Co to znaczy? Ona umiera. Dobrze. Widzieć was razem. Przepraszam cię. Za wszystko. Za wszystko. Przepraszam. Mamo!
Córeczko, pamiętasz, jak byłyśmy nad Iną? Pamiętam. Jadłyśmy słodkie śliwki i miałaś tę niebieską sukienkę i uplotłaś mi wianek i cały czas się śmiałyśmy. Taką nie zapamiętaj. Nie! Dziękuję. Przynajmniej mogli się z nią pożegnać. Szkoda, że tylko tyle mogłem zrobić. Chodź, dziecko. Wieczny ogień ukoi twój ból. Ruszaj do Wrońców. Tam będzie czekać twoja zapłata. A teraz mnie zostaw. Smutno się skończyła ta historia, moi drodzy, z baronem, jego żoną i córką. Wiem. Ale wcale nie jest mi z tym lżej. Ból. Zostaw mnie, tak? Może da się coś tu ten. Dajmy. Nie, niestety. 600 expa. Niestety nie da jej się. No. Opróżnić jej ciała. Dobra, gdzie jest ten drogowskaz i zanim do niego dojdziemy, to ja wam powiem, o co chodzi. Bo niestety smutno się zrobiło. Gdybym zabił to drzewo, które tam było, tego demona, wiedźmy nie byłyby takie złe, bo wzięłyby sobie dzieciaczki, zjadłyby sobie dzieciaczki i nie ukarałyby Anny. Przybylibyśmy tutaj, walka byłaby mniej więcej podobna, natomiast nie byłoby żadnej klątwy, byłaby tylko choroba psychiczna. Tamara by chciałaby z matką zostać. Ten kościół wiecznego światła by jej nie pozwolił. Powiedziałby jej ten dowódca, że okej, umawialiśmy się, że my ci pomożemy, ale ty teraz nam służysz i pomagamy innym. No i baron by się z tą żoną udał gdzieś po prostu w Sinodal na jakieś leczenie do jakiegoś znachura od psychiatrii. Generalnie oprócz tych dzieci, które by zostały zjedzone, dla wszystkich pozostałych by się ta historia dobrze skończyła. I sztygary by nie spłonęły. Generalnie. Zaraz cię wkurwię, to zobaczysz. Generalnie historia... Sztygary by nie były takie zjarane przez tego kunia. Ale coś w tych sztygarach też by się działo, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy wiedźmy się nie chciały mścić za coś. Czy w inny sposób coś by się nie działo. W każdym razie sztygary i tak były trochę na straconej pozycji. Ale z dzieciaczki byłyby zjedzone, Annę byśmy uratowali, pojechałaby na leczenie. No w tym wypadku jest trochę lipa, bo Anna umarła. Tak jak wam zapowiadałem, no, o to chodziło. Co tu się stało? Nie widzisz? Powiesił się. Sam czy mu pomogliście? A co ty, kurwa, masz mnie za mordercę? Był jaki był, ale go szanowałem. Kiedy muszę wybierać między mniejszym i większym złem, wolę nie wybierać wcale, ale czasami stawka jest zbyt wysoka. Czasem trzeba wybrać większe zło, żeby uczynić małe dobro. Nie wiedziałem, że uratowanie sierot z wioski na Moczarach doprowadzi do śmierci Anny. Nie przypuszczałem, że baron zostawi ciało żony i powiesi się na konopnym sznurze. Czasami trzeba podjąć decyzję i nie oglądać się wstecz. Stracił wszystko, na czym mu zależało. To i nie dziwne, że mu się odechciało żyć. Nie wyglądacie na specjalnie zmartwionych. Ty i twoi ludzie. A co? Mamy siedzieć i płakać? Baron był dobrym żołnierzem. Ale jak osiadł na Wrońcach, zrobił się miękki. Teraz zaprowadzimy tu nowe porządki. Wyobrażam sobie. Karmimy po krakę. Pewnie z głodu swoje smarki zjada. W sumie lepsze to...
No i niestety, moi drodzy, taki smutny los jest. Baron Tudynda. Mamy tą laleczkę. Jak nasi chcieli z dziewkami we wsi poswawolić, to im się chłopstwo postawi. Wiesz co to w pierdol korekcyjny? Za karę kilku piotrów związali i w stodółce żywcem spalili. Ta. No nie wygląda to zbyt dobrze, moi drodzy. Naprawdę. Zobaczymy, czy coś może na stole nam zostawił. Czy nie bardzo. Dostaliśmy te jakieś 100 koron. To może to to. Ale może tu jeszcze nam jakąś... Wiedział, że zapłata będzie czekać. To może jakiś bonus tu na nas czeka, ale chyba nie. Chyba nie czeka na nas żaden bonus. No smutno się zrobiło, Baron nie żyje. Włosy też wyglądasz jakbyś wczoraj pochlał. Mam kata. Anna nie żyje, Baron Dynda, jak widzicie, no smutne jest, smutne to wszystko. A to przez to, że uratowaliśmy Kunia, demona, czy jak zwał, tak zwał. No w każdym razie na tym kończy się nasza fabuła tutaj w Vaylen. Mamy teraz do Nowigradu się udać, odwiedzić Triss w jej domu, żeby dowiedzieć się, co dalej. Mam nadzieję tylko, że nic nam tutaj, żadne z zadań pobocznych nie zepsuło się, nie. Nie zepsuło się nam żadne z zadań pobocznych, więc jest ok, będziemy jeszcze je robić tutaj, te dziady, język i tak dalej. Zanim pójdziemy do Nowigradu, to jeszcze skończymy tutaj trochę zadań pobocznych i zalecenia wiedźmińskie, które będą na nasz level. Parę znaków zapytania odkryjemy. Tu jeszcze jest kilka niespodzianek i tajemnic w Vaylen, więc zobaczymy, jak to po kolei będzie nam szło. Na razie to tyle w tym odcinku, moi kochani. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję i smutny żegnam się z wami. Trzymajcie się, hejka i pa, pa!